Witajcie przyjaciele, witajcie na moim kanale. Przychodzę ze wspaniałym filmem Özge Yagiz i Gökberk Demirci. Drodzy widzowie, podzielę się z wami wspaniałym filmem Özge i Gökberka Demirci. Zanim przejdziecie do mojego filmu, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i polubić mój film. Gökberk Demirci udzielił szczerego wywiadu dla tych, którzy są ciekawi sekretów ich związku i powodów rozstania. W tym specjalnym wywiadzie Gökberk Demirci wyjaśnia swoje odczucia związane z decyzją o separacji i powód zakończenia ich związku. Czasy, które spędziliśmy z Özge, były dla mnie wyjątkowe i znaczące. Trzeba jednak zaakceptować fakt, że każdy związek ma swój koniec. Skończone. Postanowiliśmy zakończyć nasz związek, ponieważ każdy okres życia ma swoje trudności i obowiązki. Zdaliśmy sobie sprawę, że wiele rzeczy nie pasowało do tego punktu. Özge jest cudowną osobą, zbieraliśmy razem wyjątkowe chwile i nadal je kolekcjonujemy. Okazujemy sobie wzajemny szacunek i cenimy siebie nawzajem. Doceniono, że Gökberk Demirci i Özge Yagiz podzielili się większą ilością szczegółów na temat życia prywatnego szefów kuchni Gökberk Demirci i Özge Yagiz oraz że nie zakończyli rozstania w bardziej godny sposób. Z drugiej strony te wypowiedzi Gökberka Demirciego wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród jego fanów i obserwujących. To rozstanie, które uważnie śledzę w świecie magazynów, było momentem, w którym publiczność zareagowała niesamowicie, a Gökberk Demirci i Özge Yagiz są teraz gotowi podążać własnymi ścieżkami. Oboje skupiają się na swoich karierach i zajmą się nowymi projektami. Nie możemy się doczekać, co przyniesie ta treść, która przyciąga uwagę zarówno aktorstwem, jak i życiem osobistym, w przyszłości. Szczere oświadczenia Gökberka Demirciego odpowiedziały na wiele pytań dotyczących ich rozstania. Wszyscy docenili emocjonalny post Gökberka Demirciego. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmu. Do zobaczenia w nowych filmach.